Przejdziemy teraz do pomieszczenia obok. Boże, w ciemno zabić się można. Kurna, co się dzieje? Co się dzieje? Nagle... Misiek! Misiek, wyłaź! Bierz nóż! Kurwa, biorę nóż! No, biorę nóż, idę, ale o co chodzi? Kurde! O Jezu, skazała tak szybko! Co jest? Co się stało? Szybko! Ale to o co chodzi? Tam, żeby nam nie zabrali! Ale co? Rydzę! Kurde, takie chocki klocki! Ty, ale tam piecyk został, to nie wiem. Dobra, aż takie te są? Dziunia, zostań. Ała. Weź. Gdzie? Opowiadaj. Nóż mam, W dwóch miejscach. Jedno to jest tam, gdzie wcześniej znaleźliśmy. Znów jest wysyp tam, w tym miejscu. Ujadło. No, a drugie? A drugie tam. To ja naprawdę myślałem, że coś się stało, że jakaś gruba sprawa, że trzeba kogoś zaciukać. Misiek, bierz nóż! Uwaga, bo tu ma szlaki. I jeszcze dwa jabłka zostawiłam i nie wiem, gdzie zostawiłam. Kurde, ty się dziewczyno na własnej działce gubisz. Jaki maślak ładny. To są rydze? To wszystko to są rydze. To psiaki jakieś są, przecież ja to mijałem w ogóle. Rydze! Ja to mijałem, wyrzucałem to w ogóle. Muszę zrobić zdjęcie mamusi. O kurde, teraz kiepsko widać to. To też? To duże, tu wysokie? Nie, to nie. A to ja bym się pomylił. O, tu jakie te są. Maślaki piękne. A ja dzisiaj miałem iść na grzyby, to Agata, nie, ja tu projektuję, ja tu ten. Niedziela jest, kurde, czasem trzeba coś innego zrobić. To jest jeden, ale chodź tam dalej jeszcze. A widzisz, to tutaj rośnie coś podobnego, praktycznie takie same, ale to ale jest... nie no, rydz to ma ten, jest... lejeczek ma, żaba. Nie żyje? O kurde. O Jezu, nie żyje. No, nie co, coś się dorwało. Rydze to mają lejeczek taki chyba, nie? Jak to małe, to nie. Ale jak taki duży już jest, to tak. Kurde, na trzech całe gdzieś. O, ja widzę. To nie jest to. Nie? Tak, tu się zaczynają, ale tu to nie jest to. Tutaj są. A tamte? Tam? Tu są. Tu są. Czekaj, a co to jest tutaj? A nie. No nie. Cholera, ale to są... A jakby to było też jadalne, kto to wie? To nie są rydze, ja tego nie znam. No rydze nie są, ale trzeba się dowiedzieć, co to jest. Kurde, było ten atlas grzybów poszukać. Tutaj jest jeden. Tu, o to. To. To ja tu, to, pierniczę. To, tu. I tutaj jest. Słyszycie, jak ona przeżywa? Te duże też? To. A rydze można suszyć? Tu są wszędzie rydze, uważaj. Bo tutaj są takie, o, zobacz. Uważaj. Ja pierdziu, a tam ile maślaków, kurde. To są jakieś duże maślaki. Ale ładne. Ale nie, one są robaczywe, zostaw je. Zaraz zobaczymy, czy są robaczywe. Zobaczcie, o matka, jaki wysyp tutaj mamy. I ten zad, przy samym naszym wieście. Cicho, bo tu grzybiarze dzisiaj w niedzielę przychodzą, trzeba być cicho. Koźlary też są? Nie ma. Zdjęcie dla teściówki? Tak. A tam? Jakieś takie ładne. Idę tam zobaczyć, bo to też wygląda podobnie. O, następny wysyp. Jakby to...
No nie wiem, czy to rydze, zaraz zobaczę. Nie, chyba nie. A tu purchawa jaka wielka. Podobno te purchawy, znaczy nie wiem czy te, ale jakieś tam jak są małe, to są jadalne. No nie, no póki się nie upewnimy. Ale maślaki jakie ładne, Agatka. No, o ten ładny. Bardzo ładne i tu jest pełno maślaków, widzę. O ten ładny. No. No dobra. A, ładny, no. A tutaj to też nie rydzę. Nie, to nie są rydzy. Rydzy nie da się z nikim niczym pomylić. Ale co to jest to? Jak ktoś wie, to niech da znać. Ja to zaraz wyrwę. Bo to też ładne i tego jest dużo, jakby to było jadalne. Jakby to było jadalne, to byłbym zainteresowany, ale pewnie nie jest, jak znam życie. Bo jak ja jestem zainteresowany, to nie jest jadalne. O. Dobra. Słuchaj, ja ci dam nożyk. Ty tu tam tnij, co się da. Ja tylko się pójdę przebrać. I skoczymy na te... Adam, nie, ja idę do projektu. Ja nie idę. Aha, tam zostaw te... Zostaw resztę. Nie, no na podgrzybki ja dzisiaj idę. Będziemy mieli sos z tego. Ja to na podgrzybki idę, nie ma takiej opcji, żeby sos, nie poszedł. Sos czy zrobimy... No rydze, no jak było. Nie no, pomóż mi, bo tu jest ich tyle, że ja... Każdy dołek trzeba przykrywać. To może wytniemy tym razem. Pewnie jeszcze trochę byśmy znaleźli. Hej, ty jesteś człowiek z liściem na głowie. Moi drodzy, tak to wygląda. Taki dobry półkoszyk. No. Pewnie będzie trochę odpadów, bo... Chociaż, no nie wszyscy raczej wyglądają. Część na zdrowe, ale no parę będzie na pewno odrzuconych. Chociaż już część odrzuconych wyrzuciliśmy. Tu jeszcze za koźlaczkami się rozglądamy. W tym naszym stałym miejscu przy brzuszkach przy wjeździe. Maślaków jest od groma. Także myślę, że chyba będę na suszenie zbierał. Ale też dzisiaj jeszcze na podgrzybki się wybiorę na marynatkę. Ale żeby było zdrowiej, to spróbuję zrobić pierwszy raz w occie jabłkowym. Zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj kilka rydzyków odłożyłem. Rydzyków, jak to brzmi, nie? Rydzyki. Rydzę odłożyłem. I te, chociaż jest jeden słoiczek zrobię w marynatce, tak jak mówiłem. Później jeszcze podgrzybki też, ale podgrzybki i rydzę zrobię osobno, w osobnych marynatach, żeby popróbować różnicę między tymi grzybami. Może miksa jakiegoś też zrobię. Także to jest to. Tu chlebek Agatki. Będzie grzaneczka z niego do rydzyków duszonych na masełku. I tu mamy masełko już rozpuszczone. Niestety nie mamy klarowanego, więc no trudno. Będzie trochę mniej zdrowo na zwykłym. A tu czekają już pokrojone rydzyki. Teraz będę wrzucał, dusił na masełku z przyprawami. Agatka, jakie byś przyprawy chciała do tego? Czosnek, sól. Trochę pieprzu chyba się dawało też. Może być. Jak pamiętam w góralskiej chacie kiedyś jadłem. Właśnie pajda chleba świeżego z masłem i rydze duszone na maśle. No coś pysznego. Coś pysznego, naprawdę. Agatka najbardziej lubi grzanki. Owszem, chlebek podpiekany, ale z patelni. Taki smakuje najlepiej. Zapewne to zdrowe nie jest, ale to fast food nasz taki domowy. Więc coś takiego. Za chwilę tą samą patelnię trafią rydze. Przy trawie zrobię tam masełku w sosiku, takie wiecie, fajne. I dostanie Agatka, bo Agatka dzisiaj ciężko pracuje, więc ja ją zastępuję w kuchni. A Agatka robi... co? Koncepcję. Nową. Nową koncepcję. Nową koncepcję. Czyli najpierw schody były w tą, teraz są w tą. I tak co chwila zmiana.
A pokaż, o co chodzi w wahadle. Masz wahadło już? A, tu taką stronę sobie znalazłam. Nie, nie mam jeszcze wahadła. O, widzicie tutaj? Wytłumacz. Tu jest bieg naszych schodów. Tak zwany bieg, bieg schodów. A tu jest otwór. I tutaj umieszcza się tak zwane ćwiartkę koła. O... Konkretnie chodzi o wahadło, czyli jeżeli by rzeczywiście to zrobić, to na sznurku wieszacie coś, te obciążnik. Wahadło długości 2 do 2,20 metra zawieszone u dolnej krawędzi stropu powinno zakreślać swobodny róg, łuk. I dzięki temu wiemy, że otwór, który zakładamy dla naszych schodów, jest ok. Bo jeżeli będzie wchodziło to wahadło, będzie wchodziło w światło... Schody? To za mało. No to znaczy, że będziesz głową. No. To takie Trzymano. Rzeczy robi Agatka mądre, widzicie? A ja muszę ją dokarmiać, bo widna musi mieć siłę na robotę. Jak? Nie wychodzi? Dobrze, że na patelni wychodzi. To dobrze. Zgłodniałaś? Co cię zajrzeć? Co tam się dzieje? A się pitraszą. Fajne, nie? Grzeleczki już czekają. Wszędzie tylko trochę podgrzać na sam koniec, żeby było ciepło. Albo można takie chrupiące, chłodniejsze zjeść. No i się pitraszą. Teraz bez pokrywki, żeby trochę zredukować sosik, bo ryzyki puściły swój sos. De volai, znaczy voila i gotowe. Proszę bardzo. Się zobaczy. Jakiś maślaczek jest? Jeden maślaczek. Dobre. Bardzo dobre, tylko coś bym dodała do nich. Jak ciebie znam, to ziemniaki. Nie. Frytki. Coś takiego... Frytki. Zabierz pietruszkę. Ale, no niestety. Tu nie pomogę. Nie wiem, czy mam jeszcze pietruszkę. W przyszłym roku będzie dużo pietruszki. To ty jedz, a ja lecę na pogrzewki. Ciao. Kurde, strój grzybiarza, nie? Kurtałka może służyć zarówno do roboty przy remoncie, jak i do roboty na zewnątrz gdzieś, jak i do strój wyjściowy dla grzybiarza, nie? Nie no, idę. Agatka została przy projekcie, ale pójdzie ze mną na pogrzybki. A ja na razie idę poszukać kurek, bo kurki to podobno bardzo zdrowy produkt. Coraz więcej o grzybach się dogadujemy i okazuje się, że grzyby... Tak, mówiono nam kiedyś, że ciężkostrawne, a okazuje się, że grzyby są bardzo zdrowe. Dopiero zgłębiam tę wiedzę o grzybach, więc nie chcę wam jeszcze tutaj jakichś tam swoich wywodów uskuteczniać, ale o kurkach wiem dużo, że podobno suszone mają spore właściwości prozdrowotne, więc wybiorę się, póki jeszcze kurki są, trochę spróbuję ich znaleźć, ususzyć. Doczytam oczywiście, co tam te kurki dają i kiedyś tam w kolejnych filmach wam o tym opowiem. Bo w tym chyba nie zdążę. Może zdążę, zobaczymy. Na razie jeszcze musimy zrobić coś z resztkami rydzów. Czy rydzy? Rydzyków. Mamy tutaj te, co były, wiecie. Robaczywe,
albo, no nie wiem, albo tam jakieś, nie teges, Agatka sporo ich odebrała, raczej robaczywa. O, maślaczek. I mamy taki sprzęt, to chyba strażacki, nie? Taki właśnie, bo i kolor strażacki jakiś, nie wiem, od dawien dawna to mam. A skąd? To nie wiem. Na gospodarstwie chyba było. W każdym razie, to jest świetne do tego, żeby tutaj na takim polu jak rydzyki rosły, o tam, po drugiej stronie, w tamtych, po drugiej stronie naszej drogi, to ja tutaj też spróbuję je rozsiać, bo tu maślaków jest dużo, ale rydzy niewiele. Co robię? Po prostu zryjemy kawałek terenu. Tak mniej więcej zakopywałem wcześniej wszystkie resztki grzybów, dlatego zbieraliśmy z korzeniami. Ja nie wiem oczywiście, czy to zaskutkuje, słuchajcie. Nie pytajcie mnie, bo na razie nie wiem. Za rok wam powiem, czy będą w tym miejscu grzyby, czy nie. Ale tak po trochu. O, wrzucam do środka. Tę samą ziemię później. O, przerzucam. Jak się dobrze udepczę w miarę, to nawet powiem wam, śladu nie ma, że tu się coś kopało, nie? No właśnie. I tak w kilku miejscach myślę, że to na 6-7 miejsc będzie mniej więcej. No bo nie wysypię wszystko w jednym miejscu, bo to bez sensu. Czy będą efekty? Nie wiem. Wiem mniej więcej, gdzie co sypałem na naszej działce. Gdzie co wkopywałem właściwie na naszej działce, no bo to w końcu nasza działka. Więc za rok, jak się tam pojawią grzyby, to będzie wiadomo skąd. Micha pusta. Wracam zostawić te narzędzia i Michę. A chciałem wam pokazać, jakie maślaki po drodze napotkałem. Jakie maślaki tutaj fantastyczne rosną. Jasne, że mogą być już odrobinę przyrośnięte albo robaczywe. Co nie zmienia faktu, że są śliczne, wyschnięte na słońcu. Nie są tak obślizłe. Zobaczcie, zobaczcie. Nie są tak obślizłe, więc jakbym... O, tutaj widać, zakopywałem rydzyki przed chwilą. Jakbym chciał po prostu zebrać te maślaki. Ja już nawet ich w tej chwili nie zbieram, ale jakbym chciał zebrać, no to piękne nasuszenie by były, zobaczcie. No po prostu przepiękne są. To idealne nasuszenie, tylko zdjąć skórkę i można suszyć. Maślak suszony jest świetny, jest biały przede wszystkim. O, tam kolejny przepiękny, duży rośnie. No maślaków ci u nas dostatek, to na pewno. No ale na razie spróbuję kurki i podgrzybki. Jak będzie za słabo i będę miał jeszcze moce przerobowe, to rzecz jasna wtedy jeszcze wrócę po maślaki. No bo jest ich naprawdę, no wszędzie, no po prostu u nas gdzie nie spojrzysz, to jest zatrzęsienie. A ponieważ jest ciepło, to się jeszcze popadało, to tych maślaków trochę będzie. Dobra, zostawiam na mojej działce, więc nikt mi nie gwiznie, mam nadzieję. Nie, tutaj nie zdarza się, słuchajcie, nic. I oby tak pozostało. Zobaczcie, wszędzie są maślaki. No, oni wszystkie już się nadają, rzecz jasna. Ale wszędzie są. A tutaj, o, kolejny bym rozdeptał. A tutaj przecież świetnie rosły koźlaki. No ale troszeczkę nam tutaj ciężarówka rozjeździła i nową drogę zrobiła, tak? Jak wywoziła gruz. No ale to nie szkodzi, nie szkodzi zupełnie. Na pewno się jeszcze tutaj pojawią kolejne owocniki. A ja muszę hen. No, prawie kilometr. Od pół kilometra do kilometra mniej więcej będę szedł w teren szukać. Tym razem obiecałem sobie, że maślaków nie będę zbierał, no bo siłą rzeczy mam ich i tak zatrzęsienie na działce. Nawet jak będą jakieś super ładne, a widzę, że są. Skupiam się na kurkach, zdecydowanie na kurkach. Na szczęście wiem, gdzie mniej więcej rosną, więc będę sobie tam zaglądał w te odpowiednie miejsca, gdzie te kurki mogą być. To znaczy, jeżeli znajdę podgrzybki, to też nie pogardzę, dlatego że na podgrzybki też się dzisiaj przecież wybieram, tak? Więc te dwa rodzaje grzybów będę brał, ewentualnie jakieś prawdziwki na suszenie, natomiast tylko maślaków nie będę zbierał. Ale, moi drodzy, dzisiaj pierwszy raz od dawien dawna będę wycinał, a nie wyrywał z korzeniami. A to dlatego, że jeżeli nie ma różnicy, czy wycinasz, czy wyrywasz, gdzie tu dąbek był? O, tutaj.
Chciałem koło dęba przejść, bo tam mogły być jakieś kurki. One często rosną przy dębach, więc zawrócę. No i właśnie, ponieważ nie ma różnicy między wycinaniem a wyrywaniem, to ja dzisiaj na czysto będę zbierał, czyli będę wycinał. A kto tam... O, coś takiego kurkowatego było, tylko że spleśniało. Kto tam jest ciekaw właśnie tego tematu odnośnie wyrywania i odnośnie wycinania lub wykręcania grzybów oczywiście, to tłumaczyliśmy to w odcinku, który macie tutaj w prawym górnym rogu. W tym odcinku bardzo szczegółowo na podstawie badań wyjaśniłem, która metoda jest najlepsza, więc możecie sobie obejrzeć. Wiem, że na kurki przyszedłem, no ale co, przejdziesz obojętnie? Jak to takie idealne? Od razu do słoiczka? No przecież to szkoda ominąć, no. Zanim do tych kurek dojdę, to się 56 razy zatrzymam i ukusnę chyba. Poszczęściło mi się tym razem i zgodnie z przewidywaniami w lesie sosnowo-dębowym, tu gdzie jest trochę mchu, trochę trawy, być może w innych miejscach również, ale ja znajduję zazwyczaj w takich miejscach, rzadko kiedy w innych. Tu mamy dęba, dęby i proszę bardzo, kureczki jak malowane, czyli pieprznik jadalny. Troszeczkę już podsuszona ta, ale ta będzie świeższa. O, pięknie wygląda. A jeszcze maleństwo, ale zostawiamy. I tu jeszcze widzę kolejną. Także zobaczymy, ile mi się uda uzbierać. Natomiast no, to już jest dobry początek. No tak sobie chodzę, chodzę. Trochę grzybów jest. Oczywiście te, które chciałem, zbierałem. Trochę kurek jest, trochę podgrzybków. No ale co zrobić? A, tu jeszcze kolejne. Co zrobić, jak trafiacie na takie znalezisko? Jest większy od mojej dłoni. I jest całkiem twardy. Nie, no nie będę go brał oczywiście, bo niech on się tutaj rozsiewa po prostu. Natomiast ewentualnie popatrzymy na te mniejsze, czy się do czegoś nadają. No, raczej się nie będą nadawać. No niestety. Zostawiamy. Łbem do dołu, znaczy łbem. Sitkiem do dołu, żeby się mogły rozsiewać, nie? Po co wywracać do góry nogami wtedy? Zalodniki nie wylatują z takich grzybów. Idziemy dalej. Zupełna zmiana scenerii, co? Znowu zmiana scenerii. Jak spojrzysz na tą stronę, takie złowrogo, nie? Las czarnoksiężnika ZOS. A spojrzysz na drugą stronę, zupełnie inny klimat, nie? Jeszcze inaczej. Tyle grzybiarzy się tu kręci. Dzisiaj też kilka samochodów stało. Ja mam wrażenie, że tak jakby w ogóle nie chodzili po tym lesie. Zobaczcie. No już kto by przeoczył coś takiego, prawda? Nie wzięlibyście? No ja bym wziął. I wezmę. Ładny i zdrowy. Ale żeby nie było to, że to jakieś, wiecie, szczęście człowiek miał, to... Nie, idziesz kawałek dalej. Proszę bardzo. Kolejny. Dobrze, dobrze. Chyba się tu pokręcę. Proszę, proszę. Już na własnej działce jestem. W koszyku. Takie cuda. To największe wziąłem, bo zdrowe, ale obiedzone z wierzchu. Nie wiem, sprawdzimy w domu. Ale chciałem wam powiedzieć, że na własnej działce znalazłem pierwszy raz w życiu w środowisku naturalnym buczniaki. Rosną na pieńku od brzozy. Buczniaki. Na mojej działce. Kurde, niesamowite. Niesamowite, moi drodzy. No to będziemy mieli zagadką radocha. Zostawiam, niech się rozsieją bardziej.
bo tutaj mają jeszcze dwa pięki do porastania. No jakby się tak bardziej rozsiały, a boczniaki to grzyb zimowy, więc one się dopiero zaczynają. To będzie dobrze. To będzie dobrze, takich pieńków tu jest sporo. Więc kto wie, co z tego będzie w przyszłości. Ciemno się już robi. Ale nie ma takiej pory, żeby się nie nadawała na grzyby. No może oprócz nocy. I tutaj zagadką normalnie co chwila się schylamy, żeby dokończyć zbiór, który widzieliście wcześniej. I ten to będzie typowo podgrzybkowy. Proszę bardzo. Pięknie to wygląda, nie? O, proszę bardzo, zobaczcie, agatka myk myk, raz kucnęła i proszę bardzo. Można? Można, masz nożyk, okrój. Tym razem okrajamy korzenie. Po pierwsze, bo to nasz las, więc korzenie lądują w lesie, chociaż powinniśmy je zakopać bardziej. A po drugie, sprawdzamy właśnie na miejscu, tak jak teraz, czy są przypadkiem nieroboczywe w środku. A jak są roboczywe w środku, no to to agatka je zakopuje z powrotem gdzieś. Ja tutaj na przykład odłożyłem tego. Niech się rozsiewa. No i no trzeba zrobić parę słoiczków i dehydrator, żeby był pełny do suszenia. I myślę, że to plus wcześniejsze i będzie dobrze. Co niestety no, trochę roboczywych, ale równie dużo jest zdrowych, także spoko. Patrzcie. To był podgrzybek. Znaczy jest. No to ten się tu dobrze rozsieje. Zostawiamy oczywiście. O, ciemno się robi naprawdę. Chociaż jeszcze nie widać tego na kamerce, bo ona zawsze rozjaśnia, ale... Ale... Już tak ledwo widać. Idziemy na skraj lasu, to tam będzie trochę jaśniej. Tutaj jak zobaczyłem, to zrobiłem... Nie wiem co to, ale ładne. Teraz, jak to złapać, żeby wam pokazać. Nie, z tej strony spróbuję obciąć. Co my tu mamy? O, patrzcie. I jeszcze więcej. To dwa takie wielkie. No fajnie. No zabieramy, jak mamy w koszyku. Coraz lepiej. Agata tylko krzyczy, ja już nic nie widzę. A proszę, jeszcze wyciąga. O, nic nie widzi, ale widzi. Ale chodzę już schylona. Jak babcia. Babcie też szukają, przyzwyczajaj się na stare lata. A już ci niewiele brakuje przecież. Dwa lata i emerytura. Tu nas bliżej się. Nie. Ale faceci dłużej muszą pracować. Widzicie? Uciemku, ale jeszcze dojdzie. Może jeszcze wam coś dogram z domu, jak będziemy coś tam piścić z tych grzybów. Może mi się uda, ale nie obiecuję. Ale pokażę wam hicior hiziorów, przebój przebojów. Uwaga, uwaga. Patrzymy uważnie. Pieniek. A na pieńku. Na samym pieńku rośnie. Nie, że obok. Na pieńku. Chodź, tatusia. Pikny. Chyba, nie wiem. Może nie będzie taki ten. A coś tu przykryję. Coś z niego będzie? To się nie dostały robaki. Mówisz. To idziemy. Końcówka. Droga do domu prowadzi tędy. Tu trzeba kompas, bo tu na naszej działce można się zgubić. Ale jakoś. No a co tam u was? Kiedy kto był na grzybach ostatnio? Codziennie pewnie wszyscy chodzicie. Dzisiaj się z Agatką zastanawialiśmy, taki wywód robiliśmy na temat, czy będzie można opalać szyszkami. No i Krzyszek ci u nas dostatek, jak widzicie. A Agatka twierdzi, że to jest świetny opał. Z różnicą taką, że szybko się wypala. Trzeba by ze dwa razy dokładać. No ale szyszki i ten cały chrust i przeżyjemy zimę, nie?
Nie, tam już coś mamy na oku, słuchajcie, coś tam organizujemy sobie na zimę. Ale tego dowiecie się dokładnie z jednego z kolejnych odcinków. Nie wiem, czy z następnego, czy z jeszcze następnego, ale pokażemy wam, co tam do nas przyjedzie i jak tą zimę zamierzamy, przepraszam, tę zimę zamierzamy przetrwać. No, tylko jeszcze kwestia, te ślepe po nocy, ale dojrzy. Jak zamierzałem przetrwać i tylko jak będzie nawet czym palić, to jeszcze nie mamy w czym palić. To jeszcze nad tym się musimy zastanowić. No ale to najwyżej słomę podpalimy, będzie nam cieplej przez chwilę. Tak, to mówię to nie bez powodu, bo parę osób nam to doradzało. Że co? Żebyśmy słomę podpalili, to będzie nam cieplej. Aha. Także takie tam bardzo. Jak ona się wypali, to już przestanie. No, ale to chyba nie wziął już ktoś pod uwagę. No i takie historie. Herbatka się już robi. Jaga, co tutaj robi kolację? Ogóreczek jest. Tutaj smażona kania z grzeneczką. Pyszna sprawa. A Agatka? No, u nas ciasno, więc Agatka na podłodze trochę. Czyści grzybki. I teraz tak, tam są odpadziki oczywiście, które idą na kompost. Tutaj mamy na suszenie. A tu będą u nas słoiczki, ale kurki też idą na suszenie, bo prozdrowotnie, tylko żeby się nie mieszały. No i tutaj raczej będzie jeszcze dużo, które pójdą. Mam nadzieję, że dehydrator w całości wypełnię. Jak nie, to jutro maślaków dozbieram i tak wypełnię. Także to. No co, Agatka, przerwa i idziemy na kolacyjkę. Tak? Konio! Agatko, żono kochana, podano do stołu. Idę, mężu kochany. Pędzę. No widzę, jak pędzisz. Mało ci się sznurówki nie rozwiążą. Pędzę, wiatr we włosy. Aha, jak spięte. No chodź. Chodź, chodź, bo wystygnie. Ja tu muszę dbać o to, żebyś ciepło jadła. Aha. A co z tą herbatą? Zaraz będzie. A czemu mnie nagrywasz? Bo wiesz, ja to ja, ale widzowie to ciebie kochają. Ale ja muszę jeszcze umyć zęby. Zęby przed jedzeniem? Raczej myję po... Muszę ręce umyć, jeszcze mam dużo do myczy. Dobrze. Na tym, moi drodzy, chyba będziemy kończyć nasze arcydzieło filmowe. Pozdrawiamy serdecznie panią o pseudonimie Zigzag. Dlaczego? Bo wiesz, co pani napisała w ostatnim komentarzu? Że wreszcie była na grzybach i znalazła parę grzybów, więc już nie straszne jej nasze filmy o grzybobraniu i nie musi brać tabletek na uspokojenie. Także pozdrawiamy serdecznie. U nas, słuchajcie, było tak, na śniadanie tylko były jajka, bo już na obiad Agatka jadła zupę grzybową, ja jadłem rydze na masełku duszone, a na kolację jemy smażoną kanię. Ale oglądaliśmy taki film, bardzo fajny, o grzybach i właściwościach prozdrowotnych i się okazuje, że im więcej jecie, tym lepiej. Podobno. Zgłębiamy temat. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się, subskrybujcie. No i oczywiście czekamy na wasze komentarze, a w sekrecie wam powiemy, że remont zaczyna ruszać pełną parą, więc niedługo naprawdę będzie się działo. Pa! Thank you.
takiego mam pomysła teraz, żeby nie robić suchara o grzybach, tylko takie grzybowe przysłowia. Myślę, że też się możecie trochę ubawić. Słuchamy. Baba z wozu grzybom lżej. Biednemu zawsze grzyb w oczy. Cicha woda grzyby rwie. Ciekawość to pierwszy stopień do znalezienia grzyba. Cierp ciało, kiedy ci się muchomora chciało. Co dwa grzyby, to nie jeden. Co grzyb, to robak. Co ma grzyb, do wiatraka. Cudze grzyby zawsze lepsze. Czym grzyb za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Daj mu grzyba, a on cały koszyk chwyta. Do trzech grzybów sztuka. Dobrać się jak w koszu grzybów. Dzieci i grzyby głosu nie mają. Dziś grzyb żyje, jutro gnije. No, akurat, prawda. Gdy się człowiek śpieszy, to się grzyb cieszy. Gdyby kózka nie skakała, to by grzybów nie zdeptała. Dobra. Gdzie diabeł nie może, tam grzyba pośle. Gdzie dwóch się bije, tam grzyb korzysta. Gdzie grzybów sześć, tam nie ma co jeść. Głodnemu grzyb na myśli. Grzyb grzyba myje. Grzyb grzybowi oka nie wykole. Grzyb kołem się toczy. Grzyb na grzybie grzybem pogania. Grzyb nie zając nie ucieknie. Grzyb potwierdza reguły. Grzyb uświęca środki. Grzyb z grzybem się nie zejdzie, ale grzybiarz z grzybiarzem zawsze. Grzyb zrobił swoje, grzyb może odejść. Grzybem muru nie przebijesz. Grzybowi wszędzie dobrze. Grzyby chodzą po ulicy. Grzyby tańcują, gdy grzybiarza nie czują. I wilk syty, i grzyb cały. Im dalej w las, tym więcej grzybów. I na koniec, może już wystarczy, może reszta w następnym. Jak sobie grzyb pościele, tak się wyśpi.